większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Lewo i po prawej, nie? Czy po lewej? Za 500 metrów skręć lekko w lewo w dobrze Jewice. Siema, siema. Kto słyszał nazwę, to już powinien coś zajarzyć. O co chodzi? Daniel, załóż czapeczkę. Jedziemy odwiedzić Adasia i z taką niespodzianką, z gładziszem, ale no takim gładziszem testowym. Żeby sobie Adaś po prostu dosiadł, zobaczył, sprawdził, czy taki kład będzie dobry. Czyli taka przymiarka dokłada. I już jesteśmy na miejscu. Tutaj jest nasza miejscówka. I wyładowujemy. To będzie dziwko, co? Daniel? To. Daniel. Dotarłeś do celu. Daniel. Ty jesteś jednak Black Opso. Słuchajcie, sztuka to jest się umieć śmiać z samego siebie. Kto tej sztuki nie... Dobry. Dobry. Siema. I jakżeś tego motora tu postawił? O, patrz, sam dałeś radę? I to jednak jesteś. Dobry piernik. No to możesz wjechać tam pod dom. No, jesteśmy u Adasia. Pokazać mu kłada, żeby sobie zobaczył, czy taki będzie dobry dla niego. I być może takiego mu się załatwi. Zapomniałem powiedzieć siema, siema, nie? Patrz, idzie na kółko. No wiadomo, ekipa Black Opsa. Jest to, zobacz, się wypierdzieli. Chodź tu! Daniel! O, Daniel, to jest niemożliwe po prostu. Co on wyprawiał dzisiaj na tym kładzie, to wszyscy się dziwili. Normalnie born to ride, no. Tylko mocowo jeszcze, żeby mu... Tu wjeżdżaj. Dzień dobry. O, a tu się okaże, że nikogo nie ma. Dzień dobry. Ubierze pani Adasia? Dyzio. Ładnie ci szedł na koło, ci powiem. Ale sąsiedzi będą musieli się przyzwyczaić do kłada, jak Adaś będzie miał. Ale mówię, że sąsiedzi muszą się przyzwyczaić do kłada, nie? No i o takiego kłada chodzi. No i czystego, no. Gołąbek przyleciał. Co, Dyzio? Grzeczny jesteś, no. No, grzeczny, Dyziu, jesteś grzeczny. Tak, tak, no, grzeczny. No, widzisz, Adaś nie chce trenować i trochę waży, nie? A ja go namawiam i cały czas mobilizuję do tego, żeby walczył. Chyba gdzieś nie byłeś w terenie, co?
Wiesz, że nawet chyba byłem. Grzeczny ty, ziu, jesteś grzeczny, tak. A się pogryzie. Jak się zerwie. Jak się zerwie. Nie drażni ty, ziu. Siema, byku. Cześć. Jak? Dobrze. To na razie gaś go, Daniel. Siema. A Kuba też chyba ma kłoda. A, tak? No. Kuba jeździł. Jeździł. Kuba ten. Długo, bo ja mnie w plecach tak boli, nie mogłam się coś wybrać. Chodź, chodź. Tej nogi. Dzień dobry. Trenujesz? No. Ale no czy tak? Może już nogi mam. Masz nogi? Ja wiem, że masz nogi. Masz nogi? Lepy? Ma pani lepy? Jo, zaraz. Mam. To jeszcze bliżej tu, nie? Zaraz, ja mówię. Trzymaj się, tak? Bo nie jesteś zapięty. Jaka dwudeczka? Dwusetka. No, fajnie. Chcesz usiąść? No, jak bym wsadzę, nie? Wsadzimy? Ja nie dam rady, bo mi klepał powie. Może ja. Poczekajcie, dalej, może tak. Jak będziesz ćwiczył? A dać nogi zestaw, za nogę i za ten. Za nogę. Tu pod kolanem. Ja bym pomogła, ale ja nie mogę. Nie ten czas. Mówię ci, musisz trenować dużo. Jak chcesz nakłada, siadać. I gołe plechy. Ła? Spoko, spoko, jest na... Nogę rozczysz. Proszę. Rozczysz nogę, Adaś. Proszę. Weź pod pachę Jarosław do strony. Całe gołe plechy. No. Trochę bliżej, poczekaj. Udało się? Jaki fajny. Udało się. A pan tutaj biegi ma ile? Pięć. I tak na kółko się wyrywa właśnie. Tak? No. Może czepka mi spada. Pierwszy raz siedzisz na kładzie, no? Czy? Pierwszy nie, raz? Nie. Nie. Nie, tutaj jechał taki Paweł. Ale jak byłeś młodszy, też jeździłeś kładem. Ale na takim dużym nie. Nie. Będziesz miał teraz motywację? No! Będę tydzień! No ale wiesz, no ale... Będę trenować, proszę pana! Będę trenować, pytają się nawet... Nawet moje widzowie pytają się, trenuję! Mówię no tak. Musisz! Popie, no... No musisz, no! To jest twoje podstawowe... Pojedziemy gadać z kawałem? Zadanie. Pojedziemy. A mogę zapalić? Nie, bo on ma dużą moc, wiesz? Daniel ci pokaże, jak on jedzie. Dobra, Daniel ci zademonstruje. Adaś, możesz wjechać tam prosto. Ma siłę. Ma. Kiedyś pan Kubą pijedzie. Będzie lato. Oj, no jak będzie lato, na pewno. Dwa kłady. No. Jeden na jaki moc ma? Jeden. Ten ma prawie 20 koni. No. Sięgasz do pedałów? Sięgasz. Tylko musisz trenować, bo mówisz. Taki nie, bo nigdy. Mniejszy. No zabiję się tym. I nie wrócisz. Nie wrócę, stawów wjadę. Ja kiedy chciałem, kładę, już chciałem, jak mały byłem. No. Już ten. No ja też teraz jeżdżę kładami i mi się spodobało. A Daniel dzisiaj. Tutaj mam hamulet. Tak. Tam sprzęgło. Tu sprzęgło, patrz, łap. Tutaj? Sprzęgło, no. Tutaj zapalacza? Tak. Hamulec. Tam jest gaz. A tutaj jest? Tutaj. Ile to biegów ma? 5. Tutaj? Tu jest kontrolka do wstecznego, bo ma wsteczny, a tu jest neutral. Jak jechał pan tutaj, widziałem. No mój, Daniel. Mój brat ten tutaj widział. A. No przywitał się, no. Ten youtuber przyjechał, ja mówię ją. Teżku, tak. Prędkość jaką? Teżku.
Nie wiem, może do 70, może do 80? Kiedyś pan rato pijedzie i kask uberem i pijedzie mi się. Tak jest. Kask mam? Masz. Ale on na drogi nie jest przystosowany. Nie. Oświetlenie ma. Ile ma paliwa? No starczy na taką tu pojeżdżawkę. A w ogóle jak fajnie. Na mieszankę? Nie, cztery osób. Kurde, cepka z panem idzie. No widzisz? Za szybko jeździsz. Za szybko jeździsz. Za uszczepem zmarłeś. Pani chyba myli, że z panem. Ja zaraz ci zostawię. Ale co? Ten pan narzeczonek kładek chyba. Taki fani. Będzie mnie wozić brat, mówi. A kteczko w ogóle tak? Ale wiesz, że kłady też są niebezpieczne, nie? A bardzo. Będę wolno. Tylko słuchaj, no na kładzie musisz być sprawny. Musisz, wiesz, operować nogami. Musisz ćwiczyć. To jest łatwe. Nie jest łatwe. On zobaczy. No. To są biegi? No tu są, no. Nie dasz rady. No i masz jedynkę, ale teraz musisz do góry dźwignię. Nogę wstawić pod dźwignię, Adaś. Tak? Pod dźwignię. No. Pod dźwignię. Pod. No i do góry. No widzisz? To nie jest takie proste. Kurde. A, szkoda ten krzywki jest. Zapychałem się. Dwójkę, pan wątpi? Ja wiem, ale ty musisz jeszcze ćwiczyć i ręce, nogi, bo masz za dużą reakcję na manetkę. Nie? Pan musi mnie uczyć. Ja cię nauczę, tylko wiesz, jak musisz. Jak pan Kubę uczył, to jak mnie nie uczy pan. To też cię nauczę, no. Chyba na jak pan ma imię? Daniel. Daniel, fajnie jeździ się. No to jakoś tam jeździmy. Z górki tu. Tutaj. Daniel, pokażesz, nie? Tylko się nie pręcz. No luźno tak. Nogi, luźno nogi. No luźno nogi, luźno. Najpierw może przełóżcie tą jedną nogę. Do tyłu możesz, co? Do tyłu, Alek. Nie kiwaj, pod ramię. Pod ramię, o dobra. O, kurwa. Dziękujemy. Siedzisz? Siedzisz dobrze? Pokaż, dobrze siedzisz? Nie, jeszcze tu. Popraw się. Popraw nogi. Popraw się. To już. Widzisz, Adaś, sam widzisz, trzeba trenować. Ja ci to tłumaczę. Przyjeżdżam już prawie rok. Jaki rok? No już. Rok! A może wyjechać? Gdzie wyjechać? Daniel pokaże. Daniel ci pokaże. Na ulicy. Poleci bokiem. No. Patrz. Trzymaj się, bo jesteś niezapięty. Trzymaj się. Trzymaj się, bo jesteś niezapięty. Dobre, no słuchaj, to już jest naprawdę ostatni raz jesteśmy. Będę. No musisz, no. No zobacz. Zobacz, ile my dla ciebie robimy. Już tak nie wiem. Ale ćwiczyć musisz, trenować. Dawaj. Zobacz. O, zgasł mu, patrz. Na słupie zawinie go. Daję ten, kładę bieg ten. Dawaj! Za ile pan kupił? To jest na testy, wiesz? Testowy. A dobry, dobry. Pan sobie kupi. Dawaj! Dawaj! Zamkę! Leje w ulicy. Zobacz, bokiem leci.
Dawaj! Wywali się, zobacz. Jest kozak, co? A pan umie tak? Ja nie umiem, Daniel umie. Taki skromny jest, wiesz, no, ale taki... dużo. Skromny, ale dużo A potrafi. Dużo pali? Nie. Dawaj! Idziesz i na kółku lekko pójdzie. No. Tylko musisz nie uważać, ten kład nie jest. Dobry! Gumę zapal! To do opony. Dawaj! Szybko! Gazu! Gazu! Dała! Co nie siedzi się? A gdzie pan ten mamę? Młoda? Jak? Gdzie pan kupi? Nie, to jest testowy. Dobrze, musisz. Słuchaj, się... masz szansę, żeby tak samo robić. A nie tylko... chcę tak robić. Nie chcę tak wyważyć się. No ale nie... po to jest skład. No, a umiem. A to się też dało. Dawaj, dawaj! Gazu! Dawaj pedał, dawaj pedał! A? Taki mały kład, a ile zabawy, nie? A na pali gumę tak? Nie, lepiej nie. Dawaj! Gazu! Okej, dzięki Daniel. Pakujemy brykę. Dawaj. Widziałeś? Widziałeś? Tak, poleciał, jak to robił. No tak. Amulet chyba. A ja wiem, jak on to robi, nie wiem. Pewno jedynkę wbił, wiesz? Jedynka? No. I nie dwójka? Nie. Idę po wlepki. Dziękuję. Tak, to ale żeś popis dał, popie. Jesteś naprawdę dobry. Znowu bluzę masz mokrą. On ze strachu to robi. On się tak silnie boi. Poczekaj, no ja dobra, bo to jest ciężkie, nie? Chłopie. Potem będziesz mówił, że mam ci odszkodowanie płacić. Tak. 3, 4. Wyjdę. Ja też wyjdę. Co będę tu sam stał? No czekaj. Poczekaj, ja wyjdę. No ja też chcę wyjść. Nie masz siły. Tej na kółko wywalasz go. A... kurwa twoja buta. Jaka ta? Ty to jesteś jednak... Zahamuluj go. Zahamuluj. Żeś ręczny spalił. Fajnie, co? Testować. No właśnie, jak testować. Ale się przymierzyłeś, chociaż wiesz, o co chodzi. No. Bo ty musisz mieć, nie, tam 110 to będzie za mało. 110 jest do 40 kilo. 180 jest taka do 75 kilo. Nie. No. No. No, na kilo, do kilogramów, a ty ważysz tyle. No. A, biję tę wagę. Zbiję tę wagę. Zbiją? Jak zrobię ten... Ale wiesz co, Adam, trenuj. Mniej przy komputerze, sieć, a trenuj, próbuj. Bo mówię, nikt ci tego... No, moje marzenie nie załatwi. Było, moje marzenie było kładem do czerwca. No ja wiem, no właśnie, ja wiem.
Dla mnie kłady są lepsze, krosy. Jak pan kółko leciał, tak ten tutaj kółko. No było, a dzisiaj no. Kółko było kładem. I ten Paweł taki, też zna pana chyba? Ten Paweł mówił, tutaj jechał. Ja mówię, YouTuber, bo taki sławny YouTuber. Sławny, wyraźnie. No. Nie YouTuber, tylko człowiek. Nie, YouTuber. Nie. Tak, a po co pan pali? No właśnie. No i dobre pytanie. Co to ci? No Daniel mnie denerwuje całą drogę. Daniel mnie denerwuje. Nie migaj się. Ale ja się nie zaciągam. Muszę zbić te papierosy. Pan lepiej weź palenie. Ja też chudam się, pan też palenie rzuci. No ale ja jestem chudy. Ale ma pan. A pan palenie. Jak on się odchudzi, to pan ma rzucić palenie. Tak? Nie. Okay. Nie. To tak nie ma. Tak nie działa. Moja mama rzuci. Moja mama pali, a ja lubię tego, jak ten śmierdzi. No widzisz, bo to trzeba kupować te lajki strajki. To są takie, jak Indianie palili. To jest taka kultura. Fajnie kółko, polecam. No. Dobra, Adam, lecimy. Musimy lecieć. Czym się? A kiedy pan Kubą pijedzie, tak? Latem. Latem, a nie wiosną? Wiosną nie, latem. A nie wiosną. A gdzie maseczki macie? Na twarzach. Na twarzach. Nikt tego nie widzi, ale mamy. Dobrze, dziękuję. Czym się? I na pamiętaj, razie. Trenuj. Trenuję, proszę pana, ja tutaj sobie jeżdżę. To częściej. No. Daj mi to no. Kieszeni, będziesz jechał po skórę. Nara, trzymaj się. Dobrze, do widzenia. Oto jakoś na koniec tygodnia. Ale żeś ładnie pojechał tym kładem, wiesz, już taką wprawę masz chłopie, że co? Ale naprawdę, no zawodowiec po prostu. Nara, hejos, trzymajcie się. Enduro, to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.